Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Wielgas-Kutas i zapraszam na wieczorne wydanie faktów. Na początku wiadomości z ostatniej chwili, rozpoczynamy więc reportaż o Tibi, czyli wyrąbistej znaczy przeklętej grze online, która uzależniła miliony. A w ogóle to proszę nie zwracać uwagi na te zdjęcia, co są w rogu ekranu. Teraz przeprowadzimy wywiad z graczem Tibi. Ja gram w Tibie. Tibia jest wyrąbista. Przykro mi, ale nie mogę rozmawiać, bo muszę się pomodlić za Tibie i za mojego kumpla, co jest druidem i wali z ruchi. Sami Państwo widzicie. A teraz pokażemy Państwu reportaż nakręcony przez Jakuba Ultrasowego z telefonu komórkowego. Trzeba dodać, że film zdobył nagrodę Emmy za pacyfizm. Ja pierdolę, to było piękne. Teraz wiadomości sportowe. Trener Widzewa został zamordowany przez trencistów. Napadli na niego z kroplówkami i zadźgali go łyżkami. To była piękna śmierć. Zobaczmy, jak to wyglądało. Dalej nie pokażemy, gdyż scena jest niecenzuralna. Cóż, tak to w sporcie bywa. Teraz łączymy się z komendą główną, gdzie było włamanie. Dzień dobry, panie komisarzu. Co skradziono? Skradziono 3 krzesła, 1 klozet i naszego więźnia, co go już i tak z powrotem kupiliśmy na Allegro. Cóż, życzymy, żeby reszta się odnalazła. Teraz wiadomości z miasta. Wczoraj przez miasto szli ziomy przebrani za polityków. Zamknięto ich na dożywocie. Dalej grozi im elektryczne krzesło i oglądanie twojej gołej starej. Niestety prezydent nie może przychodzić na rozprawy, bo go kaczka pogryzła. Teraz udzielimy wywiadu nowej aktorce, pani Annie Pierdząco-Ekspującej. Proszę pani, w jakim pani filmie występowała? Prawie we wszystkich parodiach Naruto. A kogo pani brała? Zawsze jakiś element dekoracji. No to faktycznie czeka panią sława. Teraz prognoza pogody. Nadciąga silny huragan, który zmiecie ludzkość z powierzchni ziemi. Potem nastąpi fala 3 razy tsunami, która zniszczy wszystko pozostałe. To wszystko już za tydzień. A tak przy okazji to chciałam zaproponować nowy serial na telewizji Trwam. Ma tytuł Jajko w maśle. Jest świetny, ale do rzeczy. Na koniec faktów wiadomości z milionerów. Pewien pan wygrał milion. Jak to możliwe? Zobaczcie Państwo. Nowy dzień szykuje kolejny eksces. Nie zatrzymam się, jak we włoszczowej ekspres. To jest bez sensu, nie kabluję jak wielbus. Chwytam za mikrofon, nie trać zimnych nerwów. To tylko ja i moje paranoje. Uwaga, krzywdzę jak wydawca gnoje. Ale jest jeszcze jedna ważna informacja. Otóż pewien koleś, który jest królem Afryki, został zgwałcony przez kilku innych mężczyzn. Był w ciąży przez 9 lat. Teraz urodził zdrowego 200-kilowego kosmitę. Cóż, to wszystko dziś w faktach. Życzę miłego tygodnia. Dobranoc.